Polska, jestem tutaj dla Ciebie. Kochani, ja przez wiele lat szukałam Boga. Przez wiele lat szukałam intensywnie Boga. Chciałam znać Go osobiście. Natomiast to przez to, że ja cały czas tkwiłam w systemie religijnym, oddzielało mnie to od prawdziwego Boga. Ja myślałam, że sobie zasłużę na niebo. Myślałam, że jak będę dobra, to Bóg kiedyś wspomni na mnie, gdzieś tam zasłużę na niego łaskę. Spróbuj to, zadzwonię na policję. Że jeśli będę chodziła regularnie do kościoła, to będę mogła liczyć na jakieś względy Boga. Ale kiedy ponad rok temu usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, ten, który dzisiaj słyszysz Ty ode mnie, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, że On spłacił mój dług, że On pokonał śmierć, pokonał diabła i trzeciego dnia zmartwychwstał prawdziwie w ciele, dla mojego zbawienia, dla mojego pojednania z Bogiem. To ja, kochani, wiedziałam, że głoszony mi jest prawdziwy Chrystus. Ja, Duch Święty mnie przekonał, że oddawałam coś innym bożkom, że myślałam, że przez sakramenty dostanę się do nieba. Duch Święty mnie przekonał, że zbawienie jest z łaski. Znamy Jezusa. Czyli nie, takiej niezasłużonej przychylności Boga do człowieka. Czy to Jezus? Stąd? Jezus stał się tą karą. Przestań filmować. To zaraz policja tu będzie. Dobrze. Ja wiem, że masz zezwolenie na gadanie, no ale nie na filmowanie. W porządku. Wiesz, co to jest? No. Ale nie interesuje mnie to, co ty masz do powiedzenia. W ogóle. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie ma prawa filmowania. Dobrze. Nie ma kurwa prawa. Wypierdala. Ja umieściłam w tym krzyża. I dzięki temu dziś wiem, trzymaj, Anitka, że drogą, że prawdą i życiem jest tylko Jezus Chrystus. I jeżeli jesteś osobą, która od wielu lat w swoim sercu szuka Boga, pragnie Go, pragnie mieć pewność zbawienia, a miejsce, w którym jesteś, sprawia, że nie masz pewności, czujesz się ciągle niegodny, to dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że możesz pojednać się z Bogiem tutaj na ziemi, że możesz mieć pewność zbawienia, że jedyną drogą do Boga Ojca jest Jezus Chrystus. I dzisiaj, jeżeli to Twoje szukające serce zawoła szczerze do Boga, że chcesz Go poznać takim, jaki jest naprawdę, że pokutujesz z tego, że żyłeś bez Niego i aktem prostej wiary ustanowisz Go swoim Panem i Zbawicielem. Zapewniam Cię dzisiaj, że zbawiony będziesz. Zapewniam Cię, że Duch Święty wypełni Ciebie i będziesz miał pełność zbawienia. A jeżeli chorujesz, jeżeli zmagasz się z jakąś chorobą i ktoś Ci powiedział, że jest to leczalna choroba, to jest jeszcze jedna dobra nowina, że dzisiaj możesz być w pełni uzdrowiony, bo Jezus Chrystus poniósł każdą chorobę, nie tylko grzech, ale każdą chorobę. I dzisiaj możesz być w pełni zdrowy, możesz być w pełni zdrowy, szczęśliwy, pojednany z Bogiem na zawsze. I tutaj mieć szczęśliwe życie, bez leku, bez strachu, bez chorób. Tutaj, dostępny już jest tutaj dla Ciebie, to nowe życie. I od Ciebie zależy, czy zaufasz Bogu. To od Ciebie zależy, czy podejmiesz decyzję, że wierzysz w dzieło krzyża, że wierzysz w to, co zrobił Jezus dla Ciebie na krzyżu. To się wykonało. To się wykonało. To się wykonało. Niech te słowa dzisiaj w Tobie pracują. Jeszcze dzisiaj zawołać z głębi swojego serca do Jezusa Chrystusa, a zbawiony będziesz. Amen.